Hospicjum imienia Świętej Matki Teresy w Puławach od wielu lat funkcjonuje w naszym mieście, a również wydarzenia promujące jego działalność i wspierające zbieranie środków na funkcjonowanie placówki są już tradycją. Jedną z corocznych imprez są koncerty charytatywne, na których występują znani polscy artyści. W czwartkowy wieczór dla mieszkańców Puław oraz pacjentów hospicjum wystąpiła Hanna Śleszyńska. To, że hospicjum w Puławach funkcjonuje już 25 lat i możemy udzielać opieki pacjentom o najwyższym standardzie, czyli wszystko, co medycyna już wymyśliła, to w naszym hospicjum jest. Bardzo dbamy o to, żeby pacjenci nie mieli leczenia pod tytułem sierpiężność NFZ-u, tylko rzeczywiście, żeby była ta opieka nad pacjentem do końca jak najlepsza. I to, że my funkcjonujemy i że to nam się udaje, to oprócz oczywiście zespołu hospicyjnego, który jest najcudowniejszy na świecie, to cała rzesza przyjaciół. I ja w trakcie takich imprez jestem naprawdę szczęśliwa, bo to jest właśnie zebranie takich ludzi, którzy zawsze z nami są, którzy nam pomagają, którzy wspierają hospicjum, którzy razem z nami wierzą w tę ideę, że zawsze można coś zrobić, że to nie jest tak, że już się nic nie da, bo to, że pacjent jest w terminalnej fazie choroby nowotworowej, to naprawdę nie znaczy, że nie można sprawić, żeby on odchodził spokojnie i bez dolegliwości. Także ten koncert dzisiejszy jest jednym z takich wpisanych w nasz kalendarz corocznych działań i w tym roku jeszcze w październiku się spotkamy w Domu Chemika. Będzie Muniek Staszczyk dawał koncert też charytatywny na rzecz hospicjum. I piękno tego wydarzenia polega na tym, że muzycy rezygnują ze swoich wynagrodzeń, przyjeżdżają tutaj i oferują siebie po prostu tym pacjentom. Bo każdej szansy zmarnować, złym drogę wędrować, nikt nie potrafi jak ja.